Znajdujemy się dzisiaj przy jednym z najstarszych obiektów w Wodzisławiu Śląskim, sięgających historią aż do XIII wieku. Pewnie zastanawiacie się, skąd taki pomysł, żeby spotkać się przy murach. Otóż, moi drodzy, właśnie pod mur w Jerychu i w ziemi kananejskiej zabiera nas dzisiaj Słowo Boże. To tam, w murze obronnym miasta, mieszkała Rahab, która staje się bohaterką dzisiejszego dnia. Rahab prowadziła motel, ale także trudniła się jednym z najstarszych zawodów świata, jakim jest nierząd. Była społecznie przez ludzi traktowana bardzo źle, była właściwie wyrzucona poza nawias społeczeństwa, ale mimo tego to Pan Bóg ją wybiera, aby zrealizowała wielkie dzieło. Ale zacznijmy od początku. Mojżesz przez 40 lat prowadzi naród izraelski do ziemi obiecanej. Kiedy dochodzą do wyznaczonego miejsca, z góry Nebo Mojżesz patrzy na obiecany kraj i z tym widokiem musi umrzeć. Jego następcą zostaje wybrany Jozue. To on ma wprowadzić naród Boży do Kanaanu i Jerycha. Ale jak to uczynić? Jak to zrobić? Przecież oni są nieuzbrojeni. Nie mają wojska. Mają też świadomość, że pokonanie wielkich murów obronnych miasta nie będzie proste. Dlatego decyduje, że wyślę dwóch zwiadowców, którzy sprawdzą teren i przygotują ewentualny plan. Zwiadowcy ruszają i natrafiają na Rahab. Trafiają do niej prawdopodobnie dlatego, że prowadzi motel i u niej się zatrzymują. Jednakże król Kanaanu bardzo szybko dowiaduje się o niechcianych gościach, o których już w tamtych czasach było bardzo głośno, bo przecież Izraelici wygrali już dwie wojny. Izraelici wyszli z Egiptu, a Pan Bóg przed nimi otworzył morze. Więc król, bojąc się niechcianych gości, wysyła straż królewską, aby pojmała ich i aby zażegnać niebezpieczeństwo. I tu wkracza nasza bohaterka Rahab. Wkracza, aby pomóc dwóm zwiadowcom. Opis tej historii znajdujemy na kartach Starego Testamentu Księgi Jozuego w 2 rozdziale. Jozue potajemnie wysyła dwóch mężczyzn jako zwiadowców z poleceniem: idźcie, spenetrujcie tę ziemię i Jerycho. Poszli więc i przybyli do domu pewnej nierządnicy o imieniu Rahab i tam się zatrzymali. Doniesiono jednak królowi Jerycha, jacyś ludzie od Izraelitów przybyli tutaj nocy, aby zdobyć informacje o tej ziemi. Posłał więc król Jerycha do Rahab taki rozkaz: wydaj tych ludzi, którzy przybyli do ciebie i weszli do twojego domu, ponieważ przyszli, aby zdobyć informacje o całej tej ziemi. Z dalszej historii dowiadujemy się, że Rahab nie wydała zwiadowców. Ukryła ich wpierw na dachu, a później w koszu wiklinowym spuściła ich z muru obronnego miasta, aby umknęli przed strażami królewskimi. Dziś nasze oczy spoglądają na Rahab, społecznie kobietę wyrzuconą poza nawias, nierządnicę. Dziś powiedzielibyśmy po prostu prostytutkę. A jednak Bóg ją wybiera, bo Bóg patrzy w jej serce. Widzi w jej sercu chęć pomocy w realizacji wielkiego dzieła. Moi drodzy, dzisiaj też Pan Bóg chce działać. Dzisiaj też Pan Bóg chce używać ludzi, aby realizować swoje dzieła. Być może czasami nam się wydaje, że nie jesteśmy zbyt godni. Być może wydaje nam się, że nie potrafimy. Ale Pan Bóg widzi nasze serca. Jeśli jest w nich chęć do działania, jeśli jest chęć do realizowania dzieł Bożych, to On nas wykorzysta. On znajdzie dla nas zadanie, któremu podołamy i które będziemy mogli wykonać. Chcę więc dzisiejszej niedzieli zapytać Ciebie, czy jesteś gotowy, aby otworzyć serce dla Boga,
aby pozwolić działać Pan Bogu Twoimi rękami? Czy jesteś gotowy, aby podjąć się czegoś, co wykracza poza Twoje możliwości, patrząc po ludzku, ale jest do zrealizowania, patrząc po Bożemu? Zastanów się nad tym i daj Bogu pozytywną odpowiedź.